Witamy w 11. wolontariackim webinarium realizowanym w ramach projektu Regionalna Sieć Rozwoju Wolontariatu 2 ze środków programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Nowe FIO na lata 2021-2030. A gośćmi dzisiejszego spotkania są przedstawicielki Stowarzyszenia Integracyjnego Klub Otwartych Serc, asystentka osobista osoby niepełnosprawnej Paulina Dąbrowska oraz instruktorka zawodu Monika Melkowska. Witam Was serdecznie. Dzisiaj opowiedzcie tak pokrótce, czym w ogóle zajmuje się Wasze stowarzyszenie? Jakie działanie podejmuje? No, nasze stowarzyszenie działa tutaj na kilka takich odłogów, że tak powiem. Prowadzi też Zakład Aktywności Zawodowej, jest w Wieruszowie, tutaj dla osób z niepełnosprawnością. Oprócz tego w stowarzyszeniu, mamy przy stowarzyszeniu, prowadzimy Ośrodek Edukacji i Rehabilitacji Być Razem, też dla dzieci z niepełnosprawnością. Działam. Współdzielnię socjalną też prowadzi nasze stowarzyszenie Green Service, też do osób niepełnosprawnych, no i bierze udział w partnerskim projekcie Centrum Usług Środowiskowych Razem Łatwiej, to już teraz jest trzecia edycja. Tak. Chyba. I w każdej bierzemy udział. Bardzo dużo działań, jakby tak kompleksowe podejście do osób z niepełnosprawnościami, ale wiem też, że wolontariat ma u Was długą tradycję, od wielu lat się rozwija, ewoluuje, różne formy w trakcie tych lat były realizowane. Opowiedzcie, jak to wygląda teraz, jak działa u Was wolontariat, na jakiej zasadzie? Z reguły, ogólnie my też jesteśmy tutaj wolontariuszami i pracownicy właśnie też warsztatu terapii zajęciowej, który jest przy Towarzystwie Przyjaciół Dzieci, ale oprócz tego prowadzimy tutaj od wielu lat wolontariat razem ze współpracy ze szkołami, ze szkolnymi klubami wolontariatu. Jest to młodzież tutaj z okolicznych szkół. Prowadzimy różnego rodzaju działania, jeżeli chodzi o imprezy tutaj na skalę regionalną, różnego rodzaju akcje, akcje tam Mikołaja na ulicy, czy wyjścia do przedszkola, czytanie bajek. I właśnie tutaj bardzo dużo angażujemy właśnie tą młodzież z reguły, nie? A jakie są działania tych wolontariuszy? No to jest najczęściej tak, że przychodzą, no tutaj w porozumieniu z nauczycielami grupa zbiera szkolnych wolontariuszy. Przychodzą do nas, mamy tutaj różnego rodzaju spotkania, tłumaczymy im, co mają robić. Przebierają się tutaj, mamy dużo też strojów różnego rodzaju. Najczęściej są to klauny i w tych strojach występują albo Mikołaje, jeżeli chodzi o sezon tutaj zimowy. Rozdajemy im tutaj różnego rodzaju gadżety, upominki, cukierki i chodzą po prostu czy do tych przedszkoli, czy na tych ulicach i rozdawają w zależności tutaj od pory roku i od akcji, która jest u nas organizowana. Czy na przykład, jeżeli chodzi, mamy też naszą imprezę, spotkanie tak, przyjaciół, która już jest prowadzona od... Która edycja trafiła? 25. edycja, regionalna impreza integracyjna, która teraz przekształciła się w spotkanie przyjaciół, też na dużą skalę działamy. I tutaj właśnie angażujemy dosyć dużą liczbę tych wolontariuszy. Właśnie raz w roku mamy ich nawet około 60. To są też harcerze, do tego dołączają. I oni tutaj są, pomagają nam przy obsłudze. Część jest zaangażowana, część przy drużynach, które tutaj przyjeżdżają do nas. Do obsługi, do pracy, zabaw, tak. Do zajęć z tymi dziećmi są angażowani, nawet do pomocy tak ogólnej. Tak, i jeszcze właśnie mamy też wolontariuszy takich stałych przy ośrodku. Tutaj właśnie jak pracujemy tutaj z dziećmi z niepełnosprawnością, bo wiadomo, czasami są to dosyć duże grupy tych dzieci i też przychodzą tacy stali wolontariusze, no i dołączają też. Jedni wiadomo, odchodzą, drudzy przychodzą, bo to też czy studia, czy cokolwiek, no wyjeżdżają. Więc no, takich stałych to mamy około 20, ale jeżeli właśnie jest jakaś taka większa akcja tutaj prowadzona... Nie ma problemu, żeby znaleźć większą ilość tych wolontariuszy. Jeszcze mamy takich na zasadzie, jak przychodzą na studiach, na praktyki, to też gdzieś tam później wolontariat się ich wprowadza. Mhm. Czyli można powiedzieć, że waszą specyfiką z jednej strony jest ten wolontariat akcyjny, szkolny, młodzieżowy,
ale też prowadzicie wolontariat taki regularny na rzecz podopiecznych stowarzyszenia. Z waszego punktu widzenia, co jest ważne, jeżeli chodzi o koordynację takich form wolontariatu, na co warto zwrócić uwagę właśnie w organizacji takich działań, takiej współpracy? Współpraca i dobry kontakt nawet z tą szkołą, z której pochodzą ta młodzież z tych szkolnych klubów, no to jest gdzieś ważne, bo my nie musimy wtedy jakby sami szukać, oni znają swoich uczniów, wiedzą, kto się nada, kto nie, i nam przysyłają takich fajnych, naprawdę kontaktowych ludzi. Także ta współpraca, te dobre kontakty. Nie zdarzało nam się właśnie do tej pory tak, żeby po prostu przychodzili tylko po to, dobra, przyjdziemy, odbębnimy dla papierku, bo to wiadomo, gdzieś tam później się coś tam zbiera. Raczej są to osoby, które naprawdę są zaangażowane i chętne tutaj do współpracy, do pomocy, dopytują, gdzieś tam nawet wyzwaniają. Przy przygotowaniach pomagać, no, przy takiej jak tej imprezie, rozkładaj namiotów, różne takie rzeczy, to no, sami chętnie przychodzą. Tak, nie trzeba się tutaj właśnie prosić, więc jeżeli chodzi o te grupy tutaj, uważamy, że chociaż no wiadomo, młodzież w dzisiejszych czasach jest różna, ale jeżeli chodzi tutaj u nas, to naprawdę musimy ich pochwalić, bo jest naprawdę zaangażowana. Są też osoby, które są uzdolnione artystycznie, angażujemy ich wtedy różnego rodzaju też malowanie twarzy, czy jakieś też mamy... Modelowanie balonów. Tak, właśnie, czy warkoczyki i... Pod tym względem naprawdę fajnie się patrzy na nich, jak się angażują, nie? Działa u was to w ten sposób. Jest to tak zorganizowane, że rozumiem, że nie zetknęły się do tej pory z żadnymi problemami we współpracy z wolontariuszami, zwłaszcza tymi młodszymi. I na razie to jest wszystko, no, idzie w sposób taki bardzo zorganizowany i tak jak chcecie. Tak, oby dalej. Szkoła nam też tutaj dużo. Jeżeli chodzi o ułatwienie, to właśnie mamy ułatwienie, bo szkoła tutaj też, te szkoły, z którymi współpracujemy, mamy bardzo dobry też z nimi kontakt. I te grupy właśnie, no wiadomo, my nie wszystkich tych uczniów znamy, więc te szkoły też tutaj trochę może tak selekcjonują nam już od razu te osoby, które do nas przychodzą, żeby po prostu nie było właśnie takich sytuacji, że dobra, zapisze się 30 osób, przyjdzie z tego 5 w ten dzień, no i wtedy pojawia się problem. Raz mieliśmy właśnie taką sytuację, że mieliśmy tutaj takie kibicowanie tam tutaj biegaczom, no i zdarzyło się tak właśnie, że dużo osób nam wtedy odmówiło i łapankę taką robiliśmy. No to była taka sytuacja, gdzie właśnie no było... No ale jednak. No ale mimo wszystko myślę, że jak na razie jakoś to nie możemy narzekać. Czyli tak rozumiem, że bardzo ważna jest ta współpraca, jeżeli to jest wolontariat taki grupowy, szkolny, współpraca ze szkołą, współpraca organizacji ze szkołą oraz właśnie ten opiekun, który też oprócz koordynatora placówki jakby ten wolontariat wzmacnia i wspiera, żeby to było po prostu bezpieczne i zorganizowane. A jak to w takim szerszym kontekście u was wygląda, jeżeli chodzi o Wieruszów, o ten wolontariat taki w ujęciu systemowym? Czy są jakieś rozwiązania, macie jakieś, nie wiem, partnerstwa, koalicje, sieci, dofinansowania, czy też musicie to sobie same organizować? Raczej same. Kiedyś jeszcze przed COVID-em mieliśmy lokalne święto wolontariatu w grudniu zawsze. Tutaj pani prezes właśnie Henryka Sokołowska organizowała przez wiele lat i wtedy też było tak, że to po prostu z całego naszego tutaj Wieruszowa, z powiatu, wybieraliśmy osoby, które najbardziej się angażowały tutaj w pomoc dla nas, czy rzeczową, czy materialną, czy w ogóle samą obecność. I robiliśmy tak, że były tam dla nich różnego rodzaju podziękowania, upominki, odznaczenia. Ale no niestety przyszedł COVID i musieliśmy z tego zrezygnować. Później próbowaliśmy to robić tylko tutaj tak na zasadzie, że przychodziły pojedyncze osoby, tak, czy przez gazetę. No ale niestety nam to trochę tutaj podupadło, nie? Bo to była taka impreza, gdzie wszyscy się faktycznie spotykali i no i niestety COVID przyszedł i upadło z przymusu. A jeżeli chodzi tutaj o wolontariat, o pomoc jakąkolwiek, no to raczej nie, raczej jak już to tutaj ze środków własnych tutaj stowarzyszenia.
działamy, tak. Nie? No bo właśnie te upominki, czy właśnie też sponsorów też jak mamy jakiś tutaj, no to wiadomo, oni też tam sponsorują nam różnego rodzaju gadżety, czy tam właśnie słodkości. Tak. Które później podziękowaniu rozdajemy też wolontariuszom za udział w akcji, za pomoc. A co byłoby dla was ważne właśnie, albo przydatne, żeby u was konkretnie ten wolontariat mógł się rozwinąć jeszcze szerzej i żebyście mogły dalej się rozwijać? Jakie potrzeby widzicie? Znaczy, musiał być więcej może jakichś takich imprez, jak mamy tą integracyjną, gdzie faktycznie jest dużo tych wolontariuszy. Bo to jest jedna taka faktycznie duża, a później są ci stali tacy, ale żeby tak więcej ludzi gdzieś zaangażować, to nie ma po prostu możliwości, żeby nawet się gdzieś wykazali. Bo to jesteśmy jedyni, którzy organizujemy gdzieś taką tą imprezę tutaj. Tak to nie ma, żeby no jedynie tutaj Wódek, nie? Wielkopolski Dom Kultury też tutaj ma swoje wolontariusze. Ale to też jest tak bardzo jednostka od nas i tu już tak nie współpracujemy aż tak. Jak ze szkołami. No też może gdyby była większa grupa u nas tych osób, które by koordynowały tutaj tą pracą, wiadomo też czasu więcej, bo wiadomo oprócz tego, że pracujemy, mamy tutaj różne swoje obowiązki, no to w międzyczasie staramy się wolontariat robić. Co tak, w międzyczasie tak. naszej pracy. Nie jest tak, że to jest nasza praca, tylko po prostu gdzieś tam w wolnych chwilach, które mamy, no to wtedy tutaj organizujemy, a mówię, gdyby było więcej takich osób, to podejrzewam, żeby to też było sprawniejsze i można by było wtedy może na większą skalę działać, nie? A czy wiesz, czy tam jakieś centra wolontariatu w ogóle w chwili obecnej, takie działające? Nie mamy tutaj nic, jedynie właśnie przy tych szkolnych klubach, nie? No teraz jesteśmy w tym projekcie, jesteście też włączone, które mam nadzieję też wam pomoże trochę się rozwinąć i daję wam jakieś takie inspiracje, mam nadzieję. Zakończył się etap taki szkoleniowy, edukacyjny. My będziemy powoli przechodzili do działań, do jakichś takich działań wdrożeniowych, akcyjnych. Będzie jakaś taka wasza inicjatywa pewnie zrealizowana. A czy wy macie już, nie wiem, jakiś taki pomysł albo coś wam się kluje po tych pierwszych jakby zajawkach? Co by to mogło być? Jakby ten wolontariat mógłby być pokierowany? Czy to będzie właśnie ten akcyjny szkolny, czy chciałybyście pójść dalej? Tak szczerze, to jeszcze tak do końca nie myślałyśmy. Na pewno chciałybyśmy wzmocnić to, co prowadzimy, żeby to można było jakoś tak ukierunkować, żeby można było te akcje właśnie prowadzić. I znaleźć jeszcze może takie właśnie osoby, które mogłyby z nami współpracować, które by znalazły jeszcze ten czas. Tylko koordynowanie. Tak, dokładnie, bo no jednak no, nie ukrywajmy, no, tych osób takich, które wolontarystycznie chcą pracować, no nie ma dużo, bo każdy jednak ma swoje życie, każdy gdzieś tam prowadzi. No wiadomo, praca, każdy ma swoje zadania. No my tak wolontarystycznie prowadzimy wolontariat w międzyczasie. Tak, dzięki naszej wspaniałej tutaj szefowej, ona, gdyby nie ona, to podejrzewam, że to by już wszystko tutaj upadło. Każdy już by to miał naprawdę... Nie funkcjonowałoby na pewno tak, jak funkcjonuje. Pozdrawiam. To naprawdę trzyma wszystko w ryzach, prowadzi. Pozdrawiamy panią Henrykę i też tutaj trzymam za was mocno kciuki, żeby to, co sobie zaplanujecie, to żeby się realizowało. A właśnie, jakie macie plany w ogóle? Osobiste, zawodowe, wolontariackie? Na najbliższy czas. Możecie zdradzić naszym tutaj obserwatorom? Na najbliższy czas? Swoje osobiste? Plany, małe plany, marzenia. No to ja kończę szkołę, także jeszcze rok mi został studiów. Także to gdzieś najbardziej mój plan, mój cel. Napisać pracę magisterską i ją obronić. Ja to szczerze powiedziawszy, no na razie takich jakichś dalekosiężnych planów nie mam. No chwilowo, no tak powiem szczerze, no nie wiem, no. Na razie jest dobrze. Na razie jest dobrze, nie ma co narzekać, więc będziemy tutaj, no już rozmawiałyśmy z koleżanką na temat tutaj tego wolontariatu, tylko teraz był taki okres u nas urlopowy. No mnie nie było miesiąc, teraz dopiero wróciłam. Koleżanka też wcześniej była miesiąc na wolnym i na turnusie też rehabilitacyjnym właśnie z naszymi podopiecznymi. No jako wolontariusz.
Ale tak, jeżeli byśmy miały ten, ja myślę, że tutaj właśnie chcielibyśmy dalej robić to, co robimy, tylko żeby to było takie trwałe i zaangażować jeszcze tutaj inne osoby do tego i żeby po prostu nie martwić się tym, że nie mamy też na coś pieniędzy, że chcielibyśmy coś tutaj zorganizować, a no nie wyjdzie nam, bo dokładnie, bo chodzenie po tych sponsorach, czasami proszenie się tutaj, to powiem szczerze, no różnie bywa, nie? Różnie jest odbierane. Dokładnie, nie. Tutaj teraz apelujemy właśnie do wszystkich partnerów, sponsorów, wolontariuszy, żeby tutaj wspierali inicjatywę dziewczyn, żeby tutaj ten wolontariat też w Wieruszowie mógł się rozwinąć, żeby był słyszalny, widzialny i żeby nie martwiły się o to właśnie, czy czegoś będzie brakowało, tylko żeby sobie swobodnie realizowały te wszystkie działania. Mam nadzieję, że to wam się wszystko uda. No teraz po wakacjach wracamy do działań. W grudniu to są też taki czas, kiedy możemy się pointegrować z wolontariuszami, z podopiecznymi. Może zorganizujecie jakieś takie spotkanie z okazji Dnia Wolontariusza i to będzie też taka okazja, żeby podsumować właśnie to, co robicie, a może jakieś pomysły wam skoczą do głowy. Tego wam życzę. Na pewno. Do tego czasu miejmy nadzieję, że wszystko nam się urodzi, wyklaruje. Tak. Dziękujemy bardzo. I bardzo dziękuję za to, że tutaj poświęciłyście swój czas, za rozmowę i za pokazanie innego kontekstu jakby wolontariatu i też jakby jak to funkcjonuje w waszym otoczeniu. Myślę, że to będzie bardzo ciekawe dla naszych tutaj odbiorców. Także jeszcze raz trzymam kciuki. A gośćmi dzisiejszego spotkania były Paulina Dąbrowska oraz Monika Melkowska ze Stowarzyszenia Integracyjnego Klub Otwartych Serc w Wieruszowie. Dzięki serdeczne. Jeżeli wam się podobało nasze spotkanie, nie zapomnijcie łapce w górze, subskrybowaniu kanału, wspieraniu na Patronite. Wszystko będzie w opisach. Jest to dla nas ważne, żebyśmy mogli właśnie takie inspirujące spotkania dla was realizować. Także do zobaczenia za miesiąc i do zobaczenia. Dziękujemy bardzo. Do widzenia.